Lokalna infrastruktura, stypendia dla trenerów czy program Aktywna Szkoła to niektóre z tematów dzisiejszej wizyty ministra sportu Sławomira Nitrasa w naszym województwie. Minister był w Siemianowicach Śląskich, Tychach, Mysłowicach i Jaworznie. I to właśnie tu odbyło się spotkanie z tymi, którzy zarażają młodych sportem. Trenerom przyznano stypendia. Pierwszy raz po wielu latach, choć kiedyś była to tradycja. Magda Sincewicz. Żaden najwybitniejszy sportowiec nie zdobyłby medalu, gdyby nie jego pierwszy trener czy trenerka. W Polsce bardzo często zapominamy o tych, którzy przez wiele lat, często całe swoje życie poświęcają na to, by pracować z młodzieżą i wychowywać ludzi, których później przejmują kolejni trenerzy, doprowadzając ich do największych sukcesów. Robią to, bo kochają sport i nie wyobrażają sobie, by zajmować się czymś innym jak nauczanie, bo ich także za młodu ktoś tym zaraził, choć nie było łatwo. To są codzienne treningi. Idzie do pracy, później wraca, śmiga do klubu i tam wsiąka na długie godziny. Do tego dochodzą weekendy wyjazdowe na zawody, zarówno z dzieciakami z klubu, jak i zawody kadrowe. Także to jest dużo, dużo czasu. Pracy, energii, zaangażowania. To wszystko zostało docenione. Ministerstwo Sportu i Turystyki wręczyło trenerom roczne stypendia, które będą im wypłacane co miesiąc. Mają być motywacją do dalszych działań i pochwałą tego, co już udało się osiągnąć. Myślę, że jest to bardzo dobra inicjatywa, żeby właśnie docenić pierwszych trenerów, bo to są osoby, które, tak jak mówię, no, one zarażają do dalszej pracy tych młodych chłopaków, młode dziewczyny. Ucząc ich najpierw dyscypliny, która jest niezbędna do tego, by w przyszłości móc osiągać sportowe sukcesy.